Witajcie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Witam Was w kolejnym odcinku serii Krótki kurs komunizmu praktycznego. Serii, w której pokazuję Wam przykłady na to, że komunizm i socjalizm w każdych warunkach politycznych, w każdym tej szerokości geograficznej i w każdym czasie tworzą zawsze jedynie patologie i straty. Dzisiaj opowiem Wam o aferze, która ma kluczowe znaczenie do tego, żeby lepiej zrozumieć III Rzeczpospolitą. Afera ta, czyli afera FOZ, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, to jest ostatnia afera PRL-u i zarazem pierwsza afera III Rzeczpospolitej. Ta afera bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób komunistyczne elity stały się biznesmenami i wyjaśnia również, w jaki sposób po 1989 roku nagle, jak grzyby po deszczu, wyrosły fortuny. Ale po kolei. W 1989 roku Polska przestała być krajem komunistycznym. Pamiętamy, w sierpniu były wybory. Ludzie myśleli, że to są wybory wolne. No niestety nie były, ale wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Prezydentem został generał Jaruzelski. Przepraszam, musiałem się napić. Tak. I nie trzeba było długo czekać, bo już w październiku 1989 roku nikomu nieznany szeregowy pracownik Warszawskiej Izby Skarbowej, niejaki Michał Falcman, przeprowadzał rutynową kontrolę w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego Universal. Universal była to firma legenda za PRL-u. Była monopolistą w handlu zagranicznymi, sprowadzonymi z zagranicy towarami AGD, ale też na przykład Universal handlował rowerami marki Romet, czyli Wigry 3 to właśnie Universal tym dealował. Była to firma, która przez całą komunę bardzo dobrze sobie radziła. Jako jedna z niewielu firm doczekała się w PRL-u biurowca własnego. Po upadku komunizmu Universal stał się jednym z pierwszych sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych i przystanią, a nawet, że tak powiem, bezpieczną przystanią, można powiedzieć, dla wszelkiego rodzaju ludzi związanych z byłym już wtedy systemem komunistycznym. Ale wracajmy do pana Falcmana. Pan Falcman podczas kontrolowania dokumentacji finansowej Universalu przez przypadek odkrył, że z Polski wyciekają ogromne ilości dewiz. Natrafił na wyjątkowo skomplikowany system transakcji pośredników i, że tak powiem, firm słupów, które brały udział w wyprowadzaniu dewiz z Polski. No i na końcu tego łańcucha stała instytucja, która nazywała się Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pan Falcman, chociaż był zawodowym pracownikiem skarbówki, nigdy w życiu o czymś takim nie słyszał jak Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Poszedł więc z tą informacją do swoich przełożonych. Poszedł w przeświadczeniu, że wykrył właśnie aferę. Niestety jego przełożeni udawali, że nie słyszał, co do nich mówi, w ogóle się sprawą nie przejęli, nie skomentowali tego w ogóle. Dlaczego? Ano dlatego, moi drodzy, że jego przełożeni doskonale wiedzieli, czym jest FOZ, a pan Falcman nie wiedział, bo był po prostu zbyt szeregowym pracownikiem. Tak więc niestety, dla siebie niestety, pan Falcman poszedł z tymi informacjami wobec braku reakcji przełożonych do tygodnika CDN.
Co prawda w 1989 roku afera FOZU nie była pierwszą rzeczą, która interesowała społeczeństwo. Natomiast jednak wtedy, podobnie jak teraz, organem powołanym do kontroli państwa była Najwyższa Izba Kontroli, która oczywiście zainteresowała się tą sprawą, postanowiła przyjrzeć się temu, tej aferze bliżej i panu Falcmanowi zaproponowała posadę inspektora NIK-u. Falcman badał więc tę sprawę już nie jako pracownik Izby Skarbowej, ale jako kontroler NIK-u. Po jakimś czasie tych badań sfrustrowany w swoim osobistym dzienniku zapisał tak, cytuję: uważam, że powinienem wymówić tę pracę. Dalsze zajmowanie się tematem to osobiste, śmiertelne niebezpieczeństwo. Szans na sukces nie widzę żadnych. Napisał to w kwietniu 1991 roku, czyli po mniej więcej półtora roku pracy nad tą aferą. W tym czasie NIK doczekał się nowego prezesa. Został nim człowiek znany z bezkompromisowości, uczciwości, były działacz demokratycznej opozycji, internowany w stanie wojennym, niejaki pan Walerian Pańko. Pan Pańko również bardzo mocno zaangażował się w sprawę FOZ-u. Pod jego skrzydłami Falcman rozwinął skrzydła. Planował rozszerzenie kontroli na inne podmioty. Córka Michała Falcmana, Zuzanna Falcman, wspomina tamte lata, po 30 latach z górą tak, cytuję: pamiętam doskonale pogróżki, które dostawali rodzice, głównie tata. Jednak pogróżki dotyczyły również nas, jego dzieci. Były takie momenty, kiedy nie chodziliśmy do szkoły, bo sytuacja taka była niebezpieczna i nie było wiadomo, co się wydarzy. Niejednokrotnie, gdy wracaliśmy do domu, poobcinane były wszystkie wtyczki od telefonu, od telewizora, od lamp. Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. No, dokładnie. Jak się później okazało, pani Zuzanna miała rację, że czuła się zaniepokojona. 2 miesiące później Michał Falcman, który miał wtedy ponad 30 lat, czyli był mężczyzną, że tak powiem, w pełni sił, trafił do szpitala, gdzie umarł podobno na serce. Prasa już wtedy pisała, że ta śmierć jest bardzo podejrzana. Żona Falcmana pamięta, że szpital, lekarze wywierali na nią presję, żeby odstąpiła od sekcji zwłok. No i odstąpiła. Ale to nie koniec, moi drodzy, dziwnych śmierci wokół afery FOZ-u. Po kilku tygodniach od śmierci Falcmana w wypadku samochodowym służbowej Lanci pod Piotrkowem Trybunalskim ginie prezes NIK-u Walerian Pańko. Dzieje się to na 4 dni przed planowanym przedstawieniem Sejmowi sprawozdania w sprawie FOZ. Co więcej, dwaj policjanci, którzy jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce wypadku, żeby prowadzić czynności związane z wypadkiem, też nie żyją, moi drodzy. Jakiś czas później, bardzo krótki, pojechali sobie na ryby i tak nieszczęśliwie łowili ryby, że się utopili. Dziwne, prawda? Dziwny zbieg okoliczności. Jednak w aferze FOZ-u pojawiają się już pierwsi oskarżeni. W 1993 roku jeden z nich, Jacek Esz, ginie w wypadku pod Sulejówkiem. Też miał pecha i też uległ wypadkowi. O sprawie FOZ wypowiedział się niejaki Anatol Lawina, kontroler NIK-u, który przejął tę sprawę. Powiedział on, że w tej sprawie jest, każde słowo w tej sprawie jest na wagę życia. Pan Lawina również nie przeżył zajmowania się FOZ-em.
W 2006 roku zmarł w wyniku obrażeń, których doznał w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców. Co zaś do samego Fozu, źródeł czy powodów, dla których powstał Foz, należy szukać jeszcze w latach 70., kiedy to towarzysz Gierek zadłużył nasz kraj na grube miliardy. No i żeby te pieniądze jakoś, te długi jakoś zredukować, no PRL robił co mógł. Natomiast już Jaruzelski stwierdził, że zaprzestaje spłaty jakichkolwiek długów, a nawet procentów od długów i procentów od procentów. Po prostu powiedział, nie płacimy i co nam zrobicie. Dlatego też zachodnie banki, które pożyczały PRL-owi pieniądze, chciały odzyskać chociaż minimalną część tych pieniędzy, więc długi Polski wystawiły na sprzedaż. Na takiej zasadzie, że niech sobie ktoś kupi i sam sobie odzyskuje, jak potrafi. I właśnie tutaj wkracza na arenę dziejów FOZ. Wkracza dokładnie na początku roku 89, czyli już od samego schyłku PRL-u, kiedy to partia i SB postanawiają zacząć za pomocą podstawionych firm i słupów skupować te polskie długi. Po co? Po to, żeby zmniejszać polskie zadłużenie. Pomysł nie jest polski i nie jest nowy. Taki patent całkowicie, powiedziałbym, rażąco niezgodny z prawem międzynarodowym, po raz pierwszy opracowali Latynosi, dyktatorzy państw Ameryki Łacińskiej. W ten sposób właśnie wychodzili z długów. Pomysł ten zdecydowano się przenieść nad Wisłę. Na początku lutego 1989 roku odbyła się w tej sprawie tajna narada, w której wzięło udział kierownictwo służb specjalnych, kierownictwo partii i Ministerstwa Finansów. Na tę naradę został zaproszony współpracownik służb specjalnych, niejaki Grzegorz Rzemek. Grzegorz Rzemek dla służb pracował od 1972 roku. Czyli już dosyć miał doświadczenie, że tak powiem, w ubecji. Działał głównie za granicą. Pracował w bankach, w firmach polsko-zagranicznych. Oficer, który go zwerbował, scharakteryzował go tak. Pomimo młodego wieku rokuje nadzieję dobrego współpracownika. Zna dobrze cztery języki, ma w tym kierunku specjalne uzdolnienia oraz posiada należyte przygotowanie fachowe. Tak więc Rzemek znał języki, znał realia życia na Zachodzie, znał się na bankowości, jak nikt inny nadawał się na szefa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Fundusz sam powstał na początku 89, jak już mówiłem, powołał go do życia premier Mieczysław Rakowski. To ostatni premier komunistycznej Polski. Zanim pan Rzemek został szefem FOZ-u, no to przeprowadził takie rozeznanie, prawda, rozejrzał się w temacie i był po prostu zachwycony. W notatce do swoich przełożonych w służbach napisał tak, cytuję: statut funduszu daje tyle możliwości, że gdyby rzeczywiście powierzono mi jego prowadzenie, przy odrobinie szczęścia mógłbym wydusić z polskiego długu dodatkowo około 500 milionów dolarów rocznie. Warunki, niekonwencjonalne działania, dobry zespół specjalistów. Uzyskałem wstępną zgodę i zacząłem się do sprawy przygotowywać. Tak więc Rzemek, który w dziedzinie finansów był fachurką, wykombinował, że nie tylko można skupować polskie długi, ale dodatkowo jeszcze nakręcić wałki na 500 milionów dolarów rocznie. I jego propozycja została przywitana z wielkim entuzjazmem, ponieważ wtedy dla wszystkich było jasne, że PRL chyli się ku upadkowi.
różnego rodzaju dygnitarze partyjni, tacy jak na przykład pan Sekuła, byli agenci służb specjalnych, byli oficerowie SB, potrzebowali środków, żeby zacząć nowe życie. Oni nie wiedzieli, jaka będzie przyszłość i potrzebowali środków, które umożliwią im start w nowe życie, w nowym państwie. I niestety dzięki grubej kresce pana Mazowieckiego im się to udało. Co to jest gruba kreska pana Mazowieckiego? Moi drodzy, kiedy premierem był pan Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier po III Rzeczpospolitej, to zamiast przeprowadzić gruntowną dekomunizację i komuchów, którzy byli winni zbrodni i przestępstw, posadzić w pace, to pan Mazowiecki stwierdził, że to, co było, to nie będziemy tego, prawda, roztrząsać, mamy nową Polskę i wszystkie grzechy przeszłości odkreślamy grubą kreską. No i właśnie dzięki temu oficerowie SB stali się biznesmenami. Pan Rzemek wspominał o tym, że potrzebny mu jest zespół dobrych specjalistów i taki zespół sobie skompletował. Jego prawą ręką została niejaka pani Janina Him. Pani Him była urzędniczką w Ministerstwie Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. Pod koniec 1982 awansowała na kierowniczkę działu dewizowego właśnie w firmie Universal. Biuro Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego miało zresztą swoją siedzibę i swoje biuro w budynku Universalu. Prezes tej firmy, czyli przełożony pani Kim, Dariusz Przywieczerski niejaki, który naprawdę na finansach znał się lepiej nawet niż Rzemek, oczywiście też dostał robotę przy FOZie, został mianowicie doradcą. Od tamtej pory ta cała trójka komuchów biznesmenów bardzo się polubiła, byli w zażyłych, nawet można powiedzieć przyjacielskich relacjach i to oni kierowali FOZem. Zdarzało się, że na Radzie Nadzorczej FOZ-u formalnie zasiadali przedstawiciele wielu ministerstw, jednak robili oni tam tylko za figurantów. Nie mieli żadnej mocy prawnej, żeby wydawać polecenia Rzemkowi, Him i Przywieczerskiemu, ani nawet nie mogli kontrolować finansów FOZ-u. Po prostu tak sobie siedzieli, żeby potem w liście obecności mogli być wykazani. To całe trio działało w ten sposób, że Przywieczerski był mózgiem operacji, to on wymyślał nowe formy działalności. Natomiast Rzemek i Him jako, że tak powiem, no, sprawdzeni w służbach, trzymali rękę na kasie. Ale cała trójka bardzo zgodnie działała. Dzięki wykorzystaniu kontaktów Rzemka w służbach specjalnych, kierownictwo FOZ-u zaczęło budować tajną sieć polskich i zagranicznych firm, które miały na zlecenie funduszu skupować polskie długi. Polska wydawała na to ogromne pieniądze. Według historyka profesora Antoniego Dudka w latach 1989-1990 FOZ wyciąga z budżetu państwa dotację sięgającą prawie 10 bilionów złotych. Przy ówczesnym kursie złotego do dolara daje to 1,7 miliarda dolarów. Takimi sumami rozporządzał FOZ. Przeprowadzona po latach kontrola wykazała, że na skup zadłużenia Polski fundusz wydał zaledwie 4% tego 1,7 miliarda. Co się stało z resztą? No, nie wiadomo, moi drodzy. A gdzie szukać tych pieniędzy, to za to wiadomo, moim zdaniem, na liście najbogatszych Polaków. Może nie tych młodszych, ale ich rodziców na pewno. Po kilku latach śledztwa pojawił się też
wątek finansowania przez FOS służb specjalnych. Jednak na to nigdy nie udało się prokuratorowi zebrać dowodów. Służby specjalne skutecznie zacierały ślady wokół tej sprawy. Zdaniem dziennikarza i historyka Andrzeja Krajewskiego, to właśnie z pieniędzy FOS finansowano nawet rosyjski przemysł gazowy. Oczywiście zaraz po tym, jak polskie służby specjalne podzieliły się kasą z ruskimi służbami specjalnymi, a to co zostało, to współfinansowało budowę rosyjskiego przemysłu gazowniczego. Po latach Rzemek w sądzie powie, że FOS powstał m.in. po to, abym mógł kontynuować zadania zlecone mi przez wojskowe służby specjalne. W maju 1992 Wydział Studiów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napisze w raporcie dla premiera: wielkie afery finansowe, takie jak FOS, były dokonywane pod osłoną i z udziałem oficerów i agentów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Departamentu I MSW. No i Ameryki nie odkryli, można powiedzieć. Pan Przywieczerski, jako mózg operacji, wymyślił nowe, całkiem intratne możliwości wykorzystania pieniędzy FOS-u. Wbrew swoim statutowym celom FOS zaczął udzielać pożyczek, jednakże tylko i wyłącznie firmom związanym z byłymi komunistycznymi działaczami, a także politykom i zaprzyjaźnionym biznesmenom. Dziesiątki umów zawarł FOS z Uniwersalem, transferując na konta Uniwersalu znaczną część swoich środków. FOS wspierał też dziennikarzy, zapewniając sobie dobrą prasę, czy firmom, które wspierał. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie FOS-u trafił do sądu w 1993 roku. Akta sądowe liczyły 230 tomów, które w sumie zawierały 40 tysięcy stron. I moi drodzy, od początku proces w tej sprawie nie szedł dobrze. Wszystkie komuchy współpracowały, żeby utrudniać ten proces. Najpierw sąd poprosił o uzupełnienie brakujących dokumentów, które śledczym i biegłym zajęło w sumie aż 5 lat. No nie spieszyli się chłopaki, dokładnie pracowali. Przez kolejne 2 lata warszawski sąd nie mógł znaleźć dogodnego terminu, by proces mógł ruszyć. Mieli tak napięty kalendarzyk, że przez 2 lata nigdzie nie mogli wcisnąć. I tym sposobem odwleczono już proces o 7 lat. A przypominam wam, moi drodzy, że w prawie funkcjonuje coś takiego jak przedawnienie. I właśnie na to grały komuchy. W roku 2000 wreszcie doszło do pierwszej rozprawy. Składowi sędziowskiemu przewodzi znana m.in. z procesów mafii pruszkowskiej sędzia Barbara Piwnik. Jednak tutaj do sprawy wmieszał się premier Leszek Miller, który, no jak pamiętacie, na pewno nie można go nazwać prawicowcem. Leszek Miller wykonał bardzo sprytny manewr, powołując panią Piwnik na stanowisko ministra sprawiedliwości, w związku z czym cały proces trzeba było zaczynać od nowa, bo zmienił się sędzia. To, że komuchy grają na przedawnienie, było już wtedy oczywiste dla wszystkich. Jednak w tym momencie na scenę wkroczy kontrowersyjny sędzia Andrzej Kryże. Andrzej Kryże to dokładnie ten sędzia, który sądził w aferze mięsnej. To on skazał na karę śmierci pana Wawrzyckiego, ojca znanego aktora. To o sędzi Kryże chodziło takie przysłowie, krążyło: sądzi Kryże, szykuj krzyże.
Tutaj, co prawda, panu Kryże nie udało się zasądzić żadnej kary śmierci, pewnie żałował. Natomiast zabrał się do sprawy z taką energią, że w ostatniej chwili udało mu się wydać wyrok w tej sprawie. Zgodnie z wyrokiem sądu, Grzegorz Rzemek został skazany na 8 lat więzienia. Jego prawa ręka Janina Him dostała tylko 5 lat, a Dariusz Przywieczerski tylko 2,5 roku, można powiedzieć symbolicznie. Jednak pana Przywieczerskiego nie udało się zatrzymać, ponieważ uciekł na Białoruś, a stamtąd do Londynu i Nowego Jorku. Złapali go dopiero w 2017 na Florydzie i deportowany musiał odsiedzieć swoje 2,5 roku. Afera FOZ-u w żaden sposób nie przeszkodziła w biznesach spółki Universal, która na giełdzie wystartowała bardzo prężnie. W większości, tak jak wam czytałem, czy mówiłem, z tego 1,7 miliarda dolarów FOZ wykorzystał na swoje cele statutowe jedynie 4%. Czyli przytłaczającą, gigantyczną większość po prostu przelano, wyprowadzono z budżetu państwa i przelano na konta prywatnych firm, na konta partii politycznych. I moi drodzy, jakby to powiedzieć, tak jak mówiłem, gdzie są te pieniądze FOZ-u? Na liście najbogatszych Polaków, moi drodzy, tam należy ich szukać. Moim zdaniem, choć na to nie mam żadnych dowodów, ale uważam, że po 1989 roku wielki biznes został zainicjowany właśnie przez byłych oficerów służb specjalnych. To oni rozwinęli działalność gospodarczą za pieniądze, które wyprowadzili z budżetu jeszcze PRL-owskiego. I teraz w dalszym ciągu ich dzieci mają się bardzo dobrze. Jednak ostatecznie losów tych pieniędzy nigdy nie udało się do końca wyjaśnić. W roku 2009 Michał Falcman, i Walerian Pańko zostali pośmiertnie odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski. I moi drodzy, to właśnie dzięki uporowi i samozaparciu tych ludzi i ich poświęceniu udało się w ogóle aferę FOZ-u wykryć. A teraz mam dla was jeszcze informację na temat wątku, który łączy czasy FOZ-u z współczesną polityką. Z góry mówię, że nie wiem, czy są to informacje wiarygodne, bo pochodzą od skazanego przestępcy, czyli pana Janusza Pinheiro. Janusz Pinheiro, biznesmen polsko-kubańskiego pochodzenia, zeznawał przy okazji afery FOZ-u, był oskarżony o wyłudzenie 2 milionów złotych i podczas tego swojego zeznawania pan Pinheiro opowiadał ze swadą, jak to przekazywał pieniądze FOZ-u panu Glapińskiemu. Tak, moi drodzy, temu panu Glapińskiemu, który jeszcze do niedawna był prezesem NBP. A pan Glapiński miał przekazywać te pieniądze braciom Kaczyńskim, z których oni mieli finansować partię Porozumienie Centrum. Uczciwie muszę powiedzieć, że nie wiem, czy tak było. Nie potrafię tego ocenić i również nie uważam, żeby skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa człowiek był wiarygodnym źródłem informacji. Ale jeżeli przez przypadek to by była prawda, to moi drodzy, daje to pewien obraz tego, że w naszej ojczyźnie nie ma żadnych ludzi na świeczniku, którzy są bez winy. Wszyscy są umoczeni. I wszyscy, że tak powiem, mają coś za plecami.
Nie od dzisiaj krążą takie plotki na temat tego, że jeden z polityków szantażuje pana Kaczyńskiego, bo podobno wie o nim, ma jakieś kompromitujące informacje na jej temat. O tym się wypowiadał były oficer służb specjalnych, pan Tomasz Kaczmarek, zdaje się, jak się nazywał. No i moi drodzy, klika, która była u władzy w roku 89, czyli PRL-owska elita, oni nigdy nie zniknęli. Po prostu poszli sobie na emeryturę i cieszą się życiem w luksusie. A ich dzieci i wnuki dalej powiększają rodzinny biznes. I jeżeli tak spojrzymy na naszą historię, to moi drodzy, naprawdę nie ma się z czego cieszyć, a raczej należy być smutnym, bo to znaczy, że dobro nigdy nie zwyciężyło w Polsce. Czekajcie, muszę wziąć łyk wody. Dobro nigdy w Polsce nie zwyciężyło, a kombinatorstwo i cwaniactwo dalej pchają się do koryta. No i krótka to historia, ale bardzo treściwa. Trochę jestem jeszcze chory, więc nie za bardzo chciałem dłużej nagrywać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.